Witam Was bardzo serdecznie w 13 odcinku z serii Typy graczy w grze Farming Simulator 22. Na starcie zaproszę Was na mój drugi kanał, który wystartował niedawno, link znajdziecie w opisie, a tam sporo różnych ciekawostek. Lecimy z odcinkiem. Nowicjusz to jest gracz, który będzie rozpoczynał przygodę z grą Farming Simulator 22. Gdy odpali grę po raz pierwszy, z przyjemnością uruchomi sobie szkolenie, dzięki któremu nauczy się nieco podstaw obsługi maszyn, a także poruszania się właśnie w tej grze. Będzie rozpoczynał rozgrywkę od łatwego trybu z wybudowanym gospodarstwem, będzie korzystał z podstawowych maszyn i przede wszystkim będzie się tej gry po prostu uczył. Przyznam szczerze, że to szkolenie, ten właśnie samouczek jest bardzo ciekawie zrobiony i osoby, które rozpoczynają grę, na pewno mogą się z niego sporo dowiedzieć. Dodatkowo tutaj z lewej strony jest coś takiego jak pomoc i tutaj możecie znaleźć informacje na temat praktycznie wszystkich rzeczy, które można wykonać w grze Farming Simulator 22. Gracz, który rozpoczyna grę, na pewno będzie z tego korzystał i po prostu uczył się tej gry. Dodatkowo będzie sporo czasu poświęcał na oglądanie filmów, poradników, na przykład od Czarnego Pana i dzięki temu szybko stanie się doświadczonym graczem. Matematyk będzie mnóstwo czasu poświęcał na obliczanie i planowanie swoich zysków. Nic go nie zaskoczy, a większość czasu będzie spędzał na przykład na analizie cen, wszystko po to, żeby sprzedać swoje plony jak najdrożej. Dużo czasu również będzie poświęcał na analizę finansów, wszystko po to, aby żadne nieprzewidziane wydatki go nie zaskoczyły. Będzie stosował optymalizację finansową i wszelkiego rodzaju niepotrzebne wydatki będzie eliminował. Jedną z jego ulubionych modyfikacji może być modzik na dodatkowe informacje o polu, tak jak widzicie to teraz w prawym dolnym rogu. Dzięki temu ten gracz będzie wiedział doskonale, ile konkretnie powierzchni ma jego dane pole, a co za tym idzie będzie w stanie oszacować zbiory i potencjalny zysk. Czyścioch to jest gracz, który gdy zobaczy taką maszynę, to dostanie białej gorączki. Na jego gospodarstwie będzie w każdym miejscu postawiona myjka ciśnieniowa, wszystko po to, żeby maszyny utrzymać w jak najlepszej kondycji, a także żeby prezentowały się po prostu zawsze jak nowe. Nawet jeżeli maszyna jest odrapana, to jeszcze to nie jest wielki problem, ważne, żeby maszyna nie była brudna. Czy Ty jesteś czyściochem? Daj koniecznie znać w komentarzu. Czyścioch również może wyłączyć sobie opcję brudzenia maszyn, jednak jest to oczywiście taki troszkę czyścioch leniuch, więc to jest taki inny podgatunek tego typu gracza. Niechluj to jest ziomeczek, który na swojej farmie będzie miał nieporządek. Bardzo często na jego właśnie gospodarstwie będą stały tego typu wiaty, jednak maszyny będą rozrzucone po całej farmie, tak jak widzicie to w tym przypadku. Dodatkowo niechlujem możemy nazwać gracza, który będzie miał bałagan na przykład w belach albo w postawionych budynkach. Tutaj na przykład możecie zauważyć mnóstwo przyczep i innego sprzętu, który jest po prostu porozrzucany po całej farmie, mimo tego, że są tutaj wiaty i inne budynki, dzięki którym to gospodarstwo po prostu mogłoby być dużo ładniejsze. Atleta to jest ziomeczek, który będzie używał modu na super siłę. Klask Serion, który waży bardzo dużo w realu. Chcemy zobaczyć co jest pod spodem albo pograć sobie nim w koszykówkę? Nic prostszego, wystarczy zamontować mod na super siłę i nic, moi drodzy, nie stanie nam na drodze. O ile ten modzik jest naprawdę bardzo przydatny wtedy, kiedy potrzebujemy na przykład wydobyć jakiś pojazd z dziury albo przetransportować dość szybko duże ilości drewna, o tyle też potrafi dać sporo frajdy, na przykład przy rzucaniu kostkami słomy, które są pełnowymiarowe. Daj znać koniecznie w komentarzu, którym typem gracza jesteś. Trzymaj się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.